Wydawnictwo Insignis prezentuje Regina Brett Bóg zawsze znajdzie ci pracę. 50 lekcji jak szukać spełnienia. Przekład Olga Siara, czyta Ewa Błaszczyk. Lekcja 49. Jeśli nie chcesz niczego żałować pod koniec życia, nie żałuj niczego pod koniec dnia. Ta krucha siwa kobieta pojawiła się w moim życiu ponad 10 lat temu. I to tylko na pięć minut. Było lato i poznałyśmy się przez wspólną znajomą, na imię miała Olga i nigdy więcej jej nie zobaczyłam. To mogło być jedno z tysięcy spotkań, o których się po chwili zapomina. Olga wyglądała na osiemdziesiąt lat, ale rozpierała ją energia trzylatki. Kiedy usłyszała, że wybieram się na urlop, była tak podekscytowana, jakby jechała razem ze mną. Powiedziała mi, że podczas urlopu obowiązują dwie zasady. Jeśli ich przestrzegasz, będziesz się świetnie bawić, niezależnie od tego, gdzie go spędzasz. Zasada numer jeden. Mów głośno o tym, co chcesz robić, i rób to. Zasada numer dwa. Niczego nie żałuj pod koniec dnia. Dobre zasady na urlop. Świetne zasady na życie. Po rozmowie z Olgą zaczęłam się zastanawiać, dlaczego zostawiamy na urlop to, co w życiu najlepsze, a reszta roku upływa nam na czekaniu, narzekaniu i wypatrywaniu szansy, żeby żyć tak, jak naprawdę chcemy. Zasada numer jeden wydaje się prosta, ale przecież często każemy innym ludziom zgadywać, czego chcemy, a wtedy rzecz jasna zwykle spotyka nas z rozczarowanie. Nie mówię tylko o wyjątkowych okazjach, takich jak wakacje, urodziny czy święta, ale też o zwykłych dniach jak zeszły wtorek. Wszyscy to robimy. Masz ochotę na włoskie jedzenie? A mąż pyta, kochanie, co byś dzisiaj zjadła. Odpowiadasz: Wszystko mi jedno. I na kolację jest chińszczyzna. Chcesz obejrzeć mecz futbolu amerykańskiego, a twoja żona pyta, kochanie, co robimy po południu? Odpowiadasz: Sama zdecyduj. I do wieczora wybieracie zasłony. Jeśli powiesz, czego pragniesz, ryzykujesz, że tego nie dostaniesz, ale jeśli nikomu tego nie zdradzisz, w zasadzie masz taką gwarancję. Jeśli chodzi o zasadę numer dwa, to od nas zależy, czy będziemy czegoś w życiu żałować. Możemy zrzucać winę na pracę szefów, małżonka, rodziców, dzieci, albo geny, ale w ostatecznym rozrachunku sami kształtujemy swoje życie. Annie Dillard napisała kiedyś, że od tego, jak spędzamy każdy dzień, zależy to, jak spędzamy całe życie. Zmroziło mnie to zdanie. Zabrzmiało jak wyrok śmierci, a raczej jak wyrok dożywocia. Czy to, jak spędzam każdy dzień, naprawdę decyduje o tym, jak spędzę całe życie? Rany. Byłam załamana, dopóki nie zmieniłam swoich zwyczajów. Dawniej często narzekałam, że nie mam czasu na mnóstwo rzeczy, powtarzałam, że gdybym tylko mogła, zaczęłabym robić to czy tamto. Na co ja czekałam? Jeśli to, jak spędzamy każdy dzień, naprawdę odzwierciedla całe nasze życie, to większość nekrologów mówi nieprawdę. Nigdy nie przeczytamy w nich, że pani X spędziła całe życie obiadając się czekoladkami i oglądając operę mydlaną tylko jedno życie. Ale jeśli na tym upływał jej każdy dzień, to czy nie na tym upłynęło jej życie? A co z panem Y, który całymi dniami przesiaduje w znienawidzonej pracy, a wieczorami narzeka na nią w barze? Jemu może się wydawać, że zmarnował jeden dzień, ale tak naprawdę marnuje życie. W nekrologu zostaną wymienione jego dzieci, nawet jeśli od dawna z nim nie rozmawiały, i jego wnuczęta, nawet jeśli nie widział ich od czterech lat i nie pamiętał ich imion. Czytałam kiedyś, że aby się przekonać o czym naprawdę marzymy, warto napisać własny nekrolog tak, jak chcielibyśmy być zapamiętani. Spróbuj sam. Poświęć godzinę urlopu, weekendu albo przerwy na lunch i zapisz, czym szczyciłbyś się w chwili śmierci. Może to być początek twojego nowego życia. Ja robię dwie rzeczy, żeby niczego nie żałować. Po obejrzeniu filmu z wystąpienia Steve'a Jobsa na rozdaniu dyplomów w Stanford University, zapisałam jedno pytanie, które Jobs zadawał sobie każdego dnia. Jego słowa widnieją na kartce, którą czytałam każdego ranka. Widzę je, kiedy otwieram szafkę w łazience, żeby wyjąć szczoteczkę do zębów: Gdyby dziś był ostatni dzień mojego życia, czy chciałabym spędzić go tak, jak zaplanowałam? Przez chwilę upewniam się, czy odpowiedź brzmi tak. Jeśli odpowiedź brzmi nie, zmieniam plany. Na koniec dnia praktykuję dziesiąty krok AA, którego nauczyli mnie przyjaciele z grupy wsparcia. Prowadziliśmy nadal obrachunek moralny, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów. Przed pójściem spać, szybko przebiegam w pamięci swój dzień, żeby sprawdzić, czy zamknęłam przed kimś serce, przez to, że byłam samolubna, nieuczciwa, niesprawiedliwa, urażona, przestraszona albo rozłoszczona. Czy byłam życzliwa i pełna współczucia, czy myślałam o innych, czy tylko o sobie, czy kogoś zraniłam, czy powinnam kogoś przeprosić? To tylko szybki przegląd, a nie samobiczowanie. Potem proszę Boga, żeby pobłogosławił wszystkich, których zraniłam swoim działaniem albo bezczynnością i modlę się o łaskę, żeby następnego dnia im to wynagrodzić. Kiedy wejdzie ci to w nawyk, po pewnym czasie zaczynasz naprawiać swoje błędy, zanim całkiem zboczysz z obranego kursu. Łapiesz się na nich, przepraszasz, wracasz na właściwą drogę i zostawiasz je za sobą. Nie zabierasz już żadnych zakładników do łóżka i nie budzisz się z nimi kolejnego dnia, czujesz się wolny, żadnego kaca emocjonalnego. Codzienna samoocena pozwala ci zachować kontrolę nad swoim życiem. Niektórzy robią szybki rekonesans w ciągu dnia, gdy tylko poczują, że coś jest nie tak. Wystarczy zatrzymać się na chwilę, cofnąć o krok i przyjrzeć swoim myślom, uczuciom i działaniom, a nie postępowaniu drugiej osoby. Nie chcę pod koniec życia ugiąć się pod ciężarem żalu. Zbyt wielu ludzi skazuje się na ten los. Pracownicy hospicjum opowiedzieli mi, czego pacjenci żałują w swoich ostatnich miesiącach. Za bardzo się bali, żeby żyć tak, jak tego naprawdę pragnęli. Nie zdążyli pogodzić się z rodzeństwem, rodzicami, małżonkami, dziećmi. Za dużo pracowali i żałowali, że nie mogą odzyskać tych cennych godzin. Za bardzo przejmowali się drobiazgami bez znaczenia. Żałowali, że nie mówili częściej Kocham cię. A rzadziej, a nie mówiłem? Stracili kontakt z bliskimi przyjaciółmi i nie odnowili tych znajomości. Nigdy nie odkryli, jak czerpać szczęście z życia takiego, jakie jest. Moja przyjaciółka, Sara Maxwell, pracowała jako terapeutka muzyczna w hospicjum Western Reserve w Cleveland. Pomagała ludziom pogodzić się z przeszłością i odbudować relacje z bliskimi przed odejściem z tego świata. Któregoś dnia Sara zapytała, czy mogę wyświadczyć przysługę jednej z jej pacjentek. Chciała podzielić się ze mną tym, czego żałuje na koniec życia. Pani R miała 80 lat, a przed śmiercią napisała ten list. Kiedy leżę w łóżku, wielu wolontariuszy umila mi czas swoją obecnością. Widząc radość, jaką dają i otrzymują, czuję w sercu żal. Mój dom stał naprzeciwko domu spokojnej starości, a nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby tam pójść i rozjaśnić uśmiechem twarz jakiejś samotnej osoby. Poczuję, że zmieniłam świat, jeśli przekonam innych, żeby poświęcili na wolontariat chociaż jedną godzinę w tygodniu. Możesz pomagać w hospicjum, możesz odwiedzać dom spokojnej starości, albo odrabiać lekcje z dziećmi w szkole. Tak wielu dobrych ludzi niesie innym dobro. Stań się jednym z nich. To było jej życzenie na łożu śmierci. Poświęć jedną godzinę tygodniowo, żebyś nie umierał z tym samym żalem w sercu. A czego ty będziesz żałował pod koniec życia? Na czym polega różnica między życiem, które prowadzisz, a życiem, które chciałbyś prowadzić? Kiedy to odkryjesz? Możesz zacząć żyć tak, jak tego pragniesz, bo tylko tak warto żyć.